Dwa, dobra. Szukam dwójeczki. Kurde, Toczek kontra Murzyn! Ile to już takich walk było? Zobaczymy. Ostatni półfinał. Z ostatniej edycji, mam nadzieję. No, miałem na myśli. Dobra, nie pieprzę już. Zaczynamy ogień! 3-4! 3-4! Zaczyna Murzyn. Która koperta dla Murzyna, panie Toczku? Macie Majka? A czekaj, to se otwórz, dobra. Dzika surykatka. O! Oh! Muszę wszyscy łapki! O! 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 Dzika surikatka, dobra, trudno zaprzeczyć. Ja kiedy wpadam, no to gadam od rzeczy, nieważne. Dobra, tak wpadam na bity, a twoja pana ma dziwko, wściekliznę macicy. A ogólnie, ziombek, rozkurwia mi, jesteś tu śmieszny jak Timon i Pumba, nie jak Timon i Pumba. Wpadam tu celu, nie jak Timon i Pumba, jak ty mini pełus. Jau, ej, grana jest tu braga, Toczek przebał, ale Hakuna Matata, dokładnie. Wiesz, i na Mike łapie progres. Nigdy ani Toczek w końcu będzie dobrze, jeszcze raz. Wiesz, i to stylu wa na pętlach. Murzyn jak Simba będą mają żyć na rękach. O! I tu wpadam, składam menu. Mogę być tu kurwa, nie wiem, tak jak Król Lew. Temat dla Toczka to róg obfitości. Yo, dobra, trzeba było włączyć, taka taktyka. Yo, 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 yo. Róg obfitości to jest od twojej panny, ziomal. Wiesz dlaczego? Bo ciągle cię wali po rogach. Wali cię po rogach, to jest dobra kreska. To piłka nożna, bo on to chorągiewka. Yo, i to jest proste na biegu. Rozpierdalam 11, strzelam z karnego. Yo, i to jest mój rap, było Simba? Na cmentarzysku słoni szukałeś w USRH. I dawaj kurwa proste, kiedy wchodzę no to daję postęp. Yo kurwa, jaka dzika surogatka, pokaż dupę, to dupa córy tatka. Kurwa sprawdzaj, to jest dobry punchline. Zawsze kiedy wchodzę dobrze składam na tych taktach. Jaki temat był, bo zapomniałem stale. Ale na ciebie wystarczy zapomnieć pedale. Daj Murzynowi tego samego Majka, Toczek, bo jest głośniejszy, dobra? Yo. Murzyn, weź sobie tego, on jest głośniejszy, daj mi. Raz, drugi. Raz. I lecimy bez tematu, Murzyn! Yo, 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 yo. Wystarczy zapomnieć, jak tak tu jadę, men. Faktycznie Toczek, grasz jak 1.8L. Nieważne, dobra, polecę tutaj lepiej. Ty 1.8L, ja to klasyk 1.7, dokładnie. Wiesz, i wpadam tu lamusie. Ja 1.8L, powodzenia, nie dziękuję, bo nie muszę. Dobra, wpadam, to jest fonda, nie dziękuję, bo nie muszę. To wystarczy na Toczka, ja chorągiewa. Ale polecę to dalej, to czemu lamusie już wystawiasz białą flagę? O, 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 polecę tutaj lepiej, bo obracasz się tam, gdzie wiatr powieje. Toczek odpowiada bez tematu. Yo. Yo. Oto chorągiewa, polecę sobie z taktem, bo jak nasram ci na mordę, to poleci z wiatrem. I teraz kurwa sprawdzaj braga, zawsze jak wpadam to jebany huragan. I tu patrz, daję w chuj ziomal prawdy. Myślałeś, że 1.8L to wyższa szkoła jazdy. I to jest kurwa dobre, zawsze kiedy wchodzę tutaj punchę, daję obłęd i to co? Zawsze stary wchodzę tu z techniką, siła wypadkowa, bo Toczek za kierownicą. Bien! I kurwa proste to jest skala, a co do aut to tylko tu pasujesz do pedała. I kurwa stary, zawsze jadę skalą, drugie wejście nawet kurwa mogę zakończyć tak samo. Ej, łącz to ogień, łapki! Dajemy wsparcie dla zawodników. Ostatnia odpowiedź Murzyna. Raz. Dobra, strasz mi na japę, ja wpadam tu na pętlę. No co ty, Toczek? Tak bez gry wstępnej? Dokładnie. Ziomek, tak gram na rymach przez twoje fetysze. Tinder się nie odzywa ogólnie. Wiesz, w sumie to popierdolone, nawet suki z Roxy mówią, że to zbyt zboczone, spaczone. Nieważne, lecę tutaj lepiej, dziwne wytysze. Coś jak słoń, love forever, dokładnie. Wiesz, i tu składam sukinsynu, ja love forever. Czuję kurwa do tych bitów. Pięć, ej, lecę tu pokrótce. 5 sekund, dobra, dla ciebie odpuszczę. Ostatnia odpowiedź, Toczek, jedziemy! Yo, yo, a ja wpadam tu z tematem i cisnę to na skalę. Jak znalazłem cię na Roxie, to wcale tak nie gadałeś.
dajesz rap na raty. Nasraj mi na mordę, to coś proszę, bez dopłaty. I kurwa tak się gra, zawsze kiedy wchodzę, no to daję z punchem rap. I właśnie stary, nie mogę cię przeprosić, jesteś jak Kazik, bo dajesz dupy za 12 groszy. Lecę w tym kierunku, a w twoich palcach nie ma tu żadnego kultu. I to jest proste, zajebiste, ekstra klasa, rozjebałem se murzynka, idę na backstage melasa. Przedostatni ćwierćfinał, jak wam się podobał? Zwycięzca może być niestety tylko jeden, a czy jest nim może Murzyn? Czy jednak lepszy był Toczek? Znamy wasze zdanie, dzięki, a teraz pora na jurorów. 3, 4, Toczek! Ale wielki hałas dla Murzyna!